Dzień dobry! Cześć, witam. Słuchajcie, czy Łysy zawalczy na Fame MMA? Tak, że się napisali ostatnio. Po prostu tysiące komentarzy, bo se worek powiesiłem w altance. Nie to, żebym kiedyś kickboxing trenował, nie to, żebym był na diecie, nie to, żeby boks czy kickboks i regularne trenowanie były metodą na spalanie. Nie! Ja będę upadłą gwiazdą, która chwyta się wszystkich metod, żeby zaistnieć i zawalczę na Fame. A tu się pizni jeden z drugim, a w życiu. Dobrze, dzisiejszy vlog jest vlogiem, który zaczynamy w sobotę, może go nawet dzisiaj wyemituję, tego nie wiem. Bezdomni z Torunia zostawili i trzeba ładować. Natomiast zaczynamy dzisiaj z Marcinem majóweczkę. Dzisiaj nie, ale dzisiaj grill wjedzie. Ale zanim grill wjedzie, to trzeba na niego zapracować. Czyli od rowerki, spacerki, ujemuje dzikie węże. Ale tu jest zimno. Tu jest zimno. No, ale słuchajcie. Dzisiaj taka szybka instrukcja będzie, bo ja uzbroję moją turbo wędkę, która kosztowała prawdopodobnie z 5000, którą dostałem w prezencie od wielu, wielu osób. A Marcinkowi dzisiaj złożymy jakiś kijaszek. O, to cyk, to było takie obiecujące, ale nie martwcie się. Nie ma, nie ma. Dobrze, Marcinku, na co byś połowił? To wygląda zacnie. No kurwa, jeszcze nie jest rozpakowana nawet, człowieku. Czekajcie, co my tu mamy? Tu mamy wędkę Mikado. Spinning. O, to nie dla ciebie. Ciężar wyrzutu 80-120, to na same te wielkie jumbe. To nie. To chyba ta pierwsza z góry, co? Trzymaj. No, kamerę. Ta druga, środkowa, to jest w ogóle na jakieś tam, wiesz, sumy i inne rzeczy. I nawet ciężko się ją trzyma, ale ta wygląda na taką... Ta wygląda taką, jakbym chciał, tylko że to jest 2,7 metra. To ci będzie niewygodnie, bo za długa trochę. Słuchajcie, jak chodzicie na spinning i się wybieracie gdziekolwiek na spinning, możesz sobie już brać, odginać. Aha, dobra. Chodzicie na spinning i się wybieracie na spinning, to dobrze by było mieć jednak, jak macie trudny teren, wędkę rzędu 2,20. 2,40. 2,70 to już jest taki chłost. Dość mocny, bym powiedział. Co my tu mamy? Nie pamiętam, co my tu mamy. I wszystkie wędki musimy dzisiaj, które będziemy zabierać, wziąć. No, 2,7. No ja mam w ogóle jakiś mindfuck 2,7 wszystko. Tu mamy chyba najdroższy zestaw do tej pory, jaki miałem. I to jest Beastmastera. Sam kij to był jakiś majątek okropny. Czy my na niego nie łowiliśmy w Bieszczadach? Mogłem wziąć Beastmastera w Bieszczadach, tak. Bardzo fajny sprzęt, ale to jest dalej... CW2550 to by wykluczało nam małe przynęty, ale to jest dalej długa wędka. Co ja zrobiłem z wędkami poniżej 2,70? A miałem przecież takie. A tu mamy najlepszy sprzęt podstawowy. O, to będzie dla ciebie. Dobra. Katana 2,40. Dawaj. I tu mamy, słuchajcie, 2,40 długości. Ja mam tutaj ten prezent, co dostałem, to jest chyba 2,60. Jak się nie mylę. I trzeba będzie uzbroić to wszystko w nowe przypony, nowe plecionki. A do uzbrajania tego w nowe przypony i nowe plecionki to wam się przyda, jak ktoś nie oglądał na YouTubkach, może sobie wpisać, jak to się robi. Ja swoje zakupy na ten rok zrobiłem i zrobiłem to na Allegro. A zrobiłem to tylko i wyłącznie dlatego na Allegro, że jak wchodzę do wędkarskiego, to mam taką manię jak baba zbieractwa. I mówię, a jeszcze to mi się przyda, a weźmy jeszcze tą przynętę. I potem kurwa robi się cała ta torba 350 tysięcy przynęt, więc to wcale nie jest dobre. Co wziąłeś za plecionki? O dziwo, jak Adrian to ogląda, to nie uwierzy, bo nie wziąłem lin holowniczych. Tylko wziąłem sobie 8-splotówki, byłem bardzo ich ciekaw. Tu mamy 16, to jest do 22 kg, to nikogo nie zaskoczyłem, dobra, okej, sorry. Ale tu chyba kogoś zaskoczę. I ja jako totalny laik, nieprofesjonalista używam tych plecionek do wszystkiego. Na liny, na węgorze, na małe rybki. A tu wziąłem coś, co jest w ogóle wbrew mnie. To jest 0,14. Czyli dalej mega gruba plecionka do 20 kg, ale dla mnie to jest, wiecie, czyli wziąłem raz, dwa, trzy, cztery, 0,14
i wziąłem 0,16. Ale zawsze jak zaczynasz, to jest lepiej mieć taką do 20 kilo, czy do 14, do 15 kilo nawet plecionkę i przypon wtedy do 10 kilo. To bo po co masz tracić przynęty, które masz na początku? Dobra, pierw wezmę wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne do zmontowania tego. Patrzysz się na mnie na kamerę, tak? Dziwne uczucie. A potem zaraz się widzimy. Dobra, taki krok pierwszy, naprawdę level basic, najprostszy jaki może być, to wrzucić plecionki do wody, żeby one już się troszeczkę namoczyły. I to jest taki mój sposób, ale nie tylko mój, nie tylko ja moczę plecionki przed nawinięciem i w trakcie nawijania. Natomiast bądź moim operatorem, możesz stukać sobie w szkiełko. Dobra. Czego musimy się nauczyć, słuchajcie? Ten jeden węzeł, który teraz pokażę, to jest taki węzeł w 100% początkowy i do wiązania przyponu i do zawiązania tak naprawdę wstępnie naszej plecionki na kołowrotku. Niektórzy dają jakiś papier pod to i tak dalej. Nie chcę mi się mądrzyć, ja po prostu pokazuję jak ja robię. I teraz tak, robimy sobie taką jedną pętelkę, łapiemy ją dość nisko, przeplatamy sobie, słuchajcie, tutaj, cyk. I tworzy nam się taki osupełek. I tak będziemy wiązać przypon. A żeby wszystko było cacy, to teraz wypadałoby nam się pozbyć tego tu końca, bo on nam będzie niepotrzebny. Ja chyba miałem gdzieś ognia. Nie ogniujcie, tylko z reguły ucinajcie, ok? To jest nieprofesjonalne. Jak cały ja. I teraz co nam się zrobiło? No mamy tylko pętelkę, tak? Więc przez tą pętelkę przeciągamy plecionkę w ten sposób. Może z bliska pokazać? Możesz. Dobra. Przeciągamy. Dobra, jeszcze raz, żeby widzieli. Dobra. Zrobiliśmy tą pętelkę, nie? I teraz tu przeciągamy w ten sposób. Zakładamy na szpulę. Puszczamy. O. I co nam się stało? Zrobił nam się taki supełek samozaciskowy. I on, jak będziecie ciągnąć, sam się zaciska. O, już się zacisnął. Co zrobiliśmy źle? No przede wszystkim zrobiliśmy źle to, że powinniśmy to robić przy... Znaczy, co zrobiliśmy dobrze. Co możecie zrobić źle? Bardzo często przy zamkniętym kołowrotku ludzie tu przekładają. I teraz jak będzie przy zamkniętym kołowrotku przełożone, to nie dacie rady nawinąć, prawda? Lubię stare bębenki. Tutaj szpulki stare, które mają po prostu takie dziureczki, wyżłobienia, na których można przeciągnąć plecionkę, żyłkę, zawiązać supełek. Nie wiem, dla mnie jest to zawsze bardziej pewne. Jak już mamy tak zrobione, to teraz zobaczcie, jaki jabłon zrobiłem. Teoretycznie mógłbym tak nawijać. Nie chce mi się. Więc mam nadzieję, że mój samozaciskowy się odciśnie. Tak, powinien się odcisnąć. O, dobrze. Jeszcze raz z niego przejdę sobie. Cyk. Przeciągnijcie chociaż przez jedną... Przeloteczkę. Tak, jedną przelotkę będzie łatwiej. Wędkarze ci co nagrywają, to już by robili cięcie. Jeszcze raz. Już nie przełożyłeś. Człowieku. Tak ostatnio na vlogu mechanicznym na odwrót klocki włożyłem, ale włożyłem je tylko na chwilę. To pewnie jak ten vlog wyjdzie, to wszyscy powiedzą, o, fachura, ten to się zna. No tak, ale finalnie zamontowałem i tak dobrze. Po prostu nie zwróciłem na to uwagi. No cóż, żyćko. Cyk. O. Cyk. Dobra. Też jest ważny kierunek, z którego będziecie jechać z tematem. I to jest taki najprostszy element, jak pokazują, do zaciskania żyłek, plecionek i wszystkich innych. Teraz fajnie by było, zwijając, żeby dać minimalne obciążenie. Zobaczcie, ja sobie przez pana klapka ciągnę. O. Bez większych oporów, nie może wam się zacinać, podskakiwać. Znaczy sama z siebie ona już daje na tyle oporu, że... Dlaczego mokra? Bo jak nawiniesz suchej na równo, albo ciut niżej ze szpulą, to się potem okaże, że przy pierwszym rzucie, jakby to tak już się sprawdziło, jak nawijałem na sucho, no niby spoko, ale potem było lepiej. Dobra, to teraz Maciej musi nawijać swoje, widział jak to się robi i dobra. Nawiniemy i potem założymy przypony, złożymy wędki i będziemy gotowi, a nie, Ludi jeszcze musi dobrać sobie przynęty.
No i oczywiście kolejny błąd. Nigdy w życiu nie miałem kołowrotków, na które się nawija tyle plecionki, więc u mnie jest bug zrobiony na dzień dobry. Bo plecionki powinny być chociażby na równo z tym rantem dolnym. Co nie znaczy, że jak będzie mniej, to nie rzucisz. Rzucisz, ale rzucisz bliżej. U Marcina natomiast, czyli kołowrotki, których używam zawsze, jest nawinięte trochę niesymetrycznie już, bo ten kołowrotek nie jest już wyregulowany tak, jak powinien być. Ale myślę, że to tam przy jakimś jednym zrywie to się wyrówna wszystko i tak powinno wyglądać. Oczywiście to nie jest instruktaż profesjonalny, bo tam zaraz ludzie się z tutaj sraczki dostają, ci co łowią. Natomiast to chyba nie na tym polega, wiecie, to nie jest dla mnie dyscyplina sportu, w której muszę zdobywać medale i miałbym to w dupie nawet. Natomiast jeżeli chodzi o zakładanie przyponu, to oczywiście wtedy wędkę całą składamy, przerzucamy wszystko przez przelotki i ostatni... Czego szukasz? Wiesz co, przyponu na chwilę demonstracyjnie. To jest ten twój, ten sam co mój. I teraz jak już mamy tą samą pętlę, którą mieliśmy tam ostatnio zrobioną, tą z przed samozaciskową, daj ja zrobię jeszcze raz. No. Po prostu utnieć się kawałek, weź spuść. Dobra, no zdjąć tutaj, spuść. Albo. Na ten. Dobra. Czyli słuchajcie. I ja nie widzę prostszej metody. Nawiązanie przyponu do spinningu. Czyli znowu mamy plecionkę. Robimy z niej oczywiście mniejsze ucho, ale chcę, żeby je było widać. Łapiemy to ucho na samym dole i robimy z tego pętlę. Jeszcze raz cyk. Aż za dużo to się źle robi, słuchajcie. No. O, cyk, cyk, cyk. I ściągamy ten supełek. I nasza pętla to nie ma być taka gilotyna, tylko malutkie oczko. Ale macie tu supełek, tak? Poglądowo. Po prostu. Ci, co się zajarali, chcą zacząć. Teraz ta dziureczka tutaj, co jest, nie ta tutaj. Przeciągasz ją tutaj, cyk. Możesz to całe oczko przeciągnąć. A? Widzisz? Przeciągnąłem. Teraz drugi koniec przerzucam sobie. Ja to w zeszłym roku chyba wam na vlogach pokazywałem. W tą stronę puszczam. Nic trudnego. To jest żaden Hogwart. I robi nam się. Przesuwamy go do góry. A, cyk. I możecie ciągnąć sobie, ile wam się podoba. Robić, co wam się podoba. Nic z tym nie zrobicie. Tylko ten supeł nie powinien być tu, tylko bardzo blisko, nawet gdzieś tu. Znaczy, jak tu będzie, to się nic nie stanie, no ale umówmy się, estetyki chociaż trochę. Dobrze, i zatem to może sobie zdjąć już, ale może sobie poćwiczyć to związanie. Bo Marcin zaczyna lubić łowić ryby. No i tyle. Sprzęt na jutro ja mam dobrany do łowienia. Dzisiaj mamy grilla i dziś idziemy na imprezę. Kamizelki też mamy. Na spinning ja ubieram zawsze kamizelkę i biorę też plecak, bo no masz pudełko, nie? Teoretycznie masz pudełko. Po co kamizelka tam za 30-40 zł wędkarska? Przede wszystkim schowasz sobie nożyczki albo coś do wyjmowania przynęt. Tu masz taki medalion zawsze przypięty, gąbkowy. Ja może nawet weźmę i sięgnę jedną kamizelkę. Masz taki gąbkowy medalion, jeden przypięty. To jest ta, a nie. No, to jest obojętne. Obie są kamizelkami wędkarskimi. To jest moja pierwsza. O, tu masz taki medalion, do którego sobie przypinasz te ulubione, które chcesz mieć pod ręką. Masz dużo kieszeni i tu nawet browar wchodzi na stojący, jak się go dobrze przypnie. Więc tak to wygląda. No po to mi kamizela. No, jakby gdzieś jak już się wciągnie to i chcesz zacząć chodzić, to tak to wygląda.
Więc na dzisiaj z przygotowania to tyle. Jutro zabieramy was na kacu, czy nie na kacu, zabieramy was, może nie skoro świt, bo teraz ludzie się pytają, gdzie łowić szczupaka, jak łowić szczupaka, jak łowić okonia, gdzie łowić okonia. Pamiętajmy jedną zasadę, że jest maj. Maj to jest taki okres, gdzie szczupak jest potarle i teoretycznie mówi się, że super, bo jest głodny. No dobrze, ale on też jest taki trochę leniwy, nie? Latem jest bardziej leniwy i tak dalej, więc gdzie go łowimy? Jeszcze jest zimna woda, więc on będzie stał troszeczkę głębiej. Latem on będzie stał przy trzcinach, polował. Latem on będzie stał sobie, jak woda gdzieś schodzi głębiej, właśnie na takich załamaniach, w różnych miejscach. Jakby czytając o szczupaku kiedyś przez wiele lat, a nie słuchając kolegów i oglądając filmy na YouTubie, wyczytałem, że nawet grono naukowców kiedyś pokusiło się zbadać, niby jest to ryba terytorialna, że jak już sobie wybierze teren, to tam jest do końca życia. I nieprawda, bo w pewnym momencie eksperymentalnie za GPS-owano, czy zaczipowano grupę kilkuset szczupaków, czy iluś tam, i wyszło, że 40% z nich to są tuptusie migracyjne. Takie, które, a ten zbiornik mi nie pasuje, tą rzeką pójdzie, gdzieś tam jedzie, wyprowadza się. A są takie, które od, wiecie, narodzin tak naprawdę upatrzyły sobie jakiś teren i aż do śmierci zostają przy tym terenie, więc tak to wygląda. Kolejna zasada, samica jest zawsze większa od samca. I tutaj samice są największymi okazami. 12-15 kilo samiec, co tam 5-6 kilo to jest maks, nie? Jak to chyba w królestwie zwierząt, nie? No, nie bywa. Tak. I to jest tak na tarle, zawsze możecie obejrzeć sobie na YouTubie tarło szczupaków, że leci taki jumbo jet 10 kilo, a koło niego takie małe kutasiarze. Więc tak to wygląda. Nikt ci nie powie tak naprawdę, żaden film ci nie opisze tego, jak łowić szczupaka, albo go zainteresuje błyskotka, czy przynęta, którą ciągniesz, przeciągniesz blisko niego i nie wiem, nagle zareaguje i uderzy, możesz go skusić pracą, to jakby szczupak to jest taki doktor polskich jezior i możesz go skusić, że jesteś chorą, martwą rybką, jak tam na woblera, tak, macie metody jerkowania, jakichś tam różnych prowadzenia tych woblerów, gumy, prostsza metoda, bo guma idzie z opadu, podbijasz, ciągniesz, multum. Natomiast prawda jest taka, że żaden film instruktażowy za dobrze ci tego nie pokaże, jak ty tego sam potem nie wyczujesz, nie? I na początek faktycznie blachy wahadłowe i obrotowe, czy gumki są takim fajniejszym rozwiązaniem, pewniejszym w momencie, kiedy musisz pamiętać, że musisz zmieniać tryb pracy kołowrotka. Szybko, wolno, i nieregularnie, nie? Żeby udawać, nawet jeżeli to będzie obrotówka, to że ona coś z nią jest nie tak, nie? Żeby ona się obracała, ale szybciej, wolniej. Jeżeli to jest gumka z dużą głową, z dużym ciężarem, to jak spuścisz, to ona troszkę zaczyna lecieć w dół, nie? No i potem jedyna rzecz, jak już poczujesz uderzenie, a czasem możesz pomylić je z zaczepem, no to musisz zaciąć, nie? I wielu czytałem, jak swego czasu się interesowałem, jeszcze jak zaczynałem kanał Pogromcy Jezior Wędkarsko-Spinningowe, co mogło pójść w zupełnie innym kierunku niż mechanika, czyli wędkarstwo, a wtedy bardzo dużo się tym interesowałem, dzisiaj już wypadłem z obiegu. Wiele ludzi mówiło, że kij musisz prowadzić, wiesz, albo masz od boku kij, albo od prawej, albo od lewej, żeby mieć możliwość zacięcia. A ja znalazłem koksów takich, co prowadząc prosto, też ma możliwość zacięcia, prowadząc prosto, dlatego że ma do góry możliwość zacięcia, więc na plecionce jest tak zawsze, że ona jest sztywna. Tu nie ma takiego luzu jak na żyłce, bo żyłka jak chcesz zaciąć, to ona się pierw napręży cała. I tyle. Dlatego ja nawet w spławikówce wolę, bo jestem bardziej brutalny, łowić na plecionki. Choć nie jest to prawidłowe i milion osób znajdzie uzasadnienie, dlaczego nie. Tu mi jest tak po prostu wygodniej, po prostu. Wiecie, to tak jak kłótnia między BMW, Audi, Mercedesem, Toyotą i tak dalej. Każdy coś sobie tam upatrzył, nie? Najważniejsza jest jedna rzecz. Chęć i się nie poddawać, bo ja przewiduję jutro, mimo zmiany miejsc standardowych, że może być tak, że nic nie złowimy. Totalnie nic. I to nie jest powód do tego, żeby przestać. Początek... Nie wiem, myślałem, że GoPro. Początek mojego wędkarstwa, takiego prawdziwego, to jest jeszcze w poprzednim małżeństwie, gdzieś tam na Mazurach byłem i widziałem, jak ktoś tam łowi. Ja mówię, a spróbuję, bo w sumie to z dzieciństwa to nikt mnie nic nie nauczył. Raz stary mnie zabrał na osiedlowy staw na rybę.
na nasz osiedlowy staw na ryby. I więcej tam było kurwowania i krzyczenia i tak dalej, niż to było warte, więc stwierdziłem, że to nie dla mnie. Ale potem, jak już byłem dorosły, to przyglądałem się, jak łowią na spławik. Poszedłem, kupiłem za 70 zł w sklepie gotową wędkę ze związanym wszystkim żyłką i tak dalej. Na jakieś tam pypcie takie powabne, typu kciuk wyciągałem. A obok mnie gówniak siedział na pomoście i rzucał i zwijał, rzucał i zwijał. Ja mówię, co ty robisz? Na spinning łowię. Ja mówię, co to jest spinning? W ogóle wiecie, jak ktoś jest nie w branży, to takie powiedzenie jak do kosmetyczka by powiedziała, że coś tam, nie? No i on mówi, że to się tak łapie, imituje żywą rybę, to dla drapieżników, a nie dla białych i tak dalej, dla białych ryb. No i ten oto gówniak przywalił przy mnie szczupaka. Ten szczupak może miał pół kilo. Jak ja byłem w szoku, jak dla mnie ryby do tej pory to było coś takiego, gdzie ja nie jadam ryb i to wszystko, co widziałem na haczyku, a tu nagle chłopak wyciąga takie 20 centymetrów i ja mówię, o cię Boże, co to jest, ale ładna ryba, mówię, nie, jak taki krokodyl polski, tyle zębów i w ogóle. I wtedy się zacząłem interesować i powiedziałem sobie, że zacznę łowić spinning. Jak już byłem w drugim związku, jeszcze przed małżeństwem, ale już w drugim związku tym, co jestem teraz, przyjechałem tu do Głostomka, już byłem zezbrojony jako wędkarz, już po okresie bezdomności kupiłem sobie Shimano katanę kołowrotek i Shimano katanę wędkę, chyba 2,70 wtedy, no w ogóle się nie znałem, parę gumek, parę blaszek i codziennie rano o 5 wstawałem, 5.30 byłem na rybach, przez 6 dni wychodziłem po 4-5 godzin dziennie, nic nie złowiłem, ale się nie poddałem. I ostatniego dnia jak złowiłem, to pierwszy mój szczupak ile miał? To miał 58, może 60 cm nawet, uwaga, to taki już fajny, miły, i koło 1,5 kilo. Jakiś ja byłem w szoku. No i nie dałem mu żyć. Tak się go przestraszyłem, że go zaniosłem na plecach na wędce do domku. Teściowi go dałem. No, tak to było. Tak, to było niehumanitarne i niefajne. I wtedy stwierdziłem, że to jest to, co mnie odstresowywuje, co w ogóle. Potem poznałem spławik, trochę na lina, trochę na grunt, a trochę na tamto. I tak wszędzie troszeczkę, tylko tak tyć liznąłem, tylko zasad, żeby mieć tą przyjemność posiedzenia. A to w nocy na lina, a to w nocy na węgorze. No i tym efektem, na przykład w zeszłym roku, to widzieliście na vlogu, łowiąc na rosówkę, bo ja łowię na takie haki liny. I te liny łowię i wyciągam je w tym jeziorze, jeden za drugim, rocznie kilkanaście takich po 1,5 kilo więcej. Złapałem jeszcze w biały dzień, bo to była 19, czyli z 2 godziny do zachodu słońca, węgorego. Węgorego, który miał 1,70 kg. To taki długi wąż był. I złamał mi wędkę. Więc tak, to jest ta pasja, którą polecam. Wracając trochę do tematu fejmu, bo straszne były te komentarze, jak pokazałem na Insta. Ja oglądam. Jak wiecie, od początku nie kibicuję, bo dla mnie to jest poniżej pasa. Ci ludzie, którzy tam występują, nie wszyscy oczywiście, ale jakby te ustawki, te wszystkie sztuczne dramy, sramy i tak dalej. I teraz te plastiki występujące w wersji żeńskiej, już nie mówię o których ligach, bo tych teraz nie ma, tylko Fame, jeszcze jest High League, Sry League i tak dalej. I wiecie, co jest najgorsze, że widzę tam ludzi, którzy na początku śmiali się z tego, krytykowali to, a dzisiaj dostali 200 koła za walkę i pobiegli jak piesek walczyć, no. I wtedy sobie mówię, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Niepokonanym. Nie, jeżeli miałbym kiedykolwiek walczyć, z kimkolwiek walczyć, to by stanęło na tym, że już chyba nie mam co ze sobą zrobić i wtedy mnie oplujcie, nie szanujcie i tak dalej, bo uciekanie się do bójki, jeżeli nie umiesz z kimś rozwiązać konfliktu. Przecież jeżeli ktoś ci grozi i nie możesz z nim rozmawiać, bo nie jest komunikatywny, jest po prostu psychicznie chorym idiotą i tak dalej, to nie musisz się z nim bić. Masz jeszcze jakieś inne instytucje. Tak, możesz to wszystko załatwić legalnie, zgodnie z prawem. Jeżeli jesteś w stanie z kim polemizować, bo macie różne odmienne zdania i się nie lubicie, że możecie dojść do konsensusu. Niekoniecznie trzeba się walić po ryjach. Nie wiem, zróbmy sobie wyścig. Kto wygra, ten lepszy. Zróbmy sobie dwa takie same auta, jeden tor. Wiecie, to jakby to takie prymitywne dochodzenie do tego, że ludzie, którzy nie są fighterami, bo o tym mówię, ludzie, którzy nie mają zamiłowania do tego i się w życiu nie bili, nagle wychodzą na ring i się walą po ryjach jak dwa dzieciaki, bo to mniej więcej tak bardzo często wygląda, dla mnie nie jest żadnym widowiskiem. Tak jak Dubiel występował.
człowiek, który po prostu jest moim idolem, jeżeli chodzi o YouTube'a, bo ja zaczynałem YouTube'a, to już wtedy pamiętam, jak u Chwytaka byłem, to jeszcze i Hołpka, i wszyscy pizgali z niego, bo człowiek, żeby trochę błysnąć, to miał depresję, to potem z niej wychodził, to potem znowu miał depresję, to znowu z niej wychodził. Facet, dorosły facet już teraz, nie? I on wychodzi na ring. No świetnie, no super, tylko że oni potem nie zostają zawodnikami. Są kariery oczywiście w Fejmie, które, czy w innych ligach, przerodziły się w fajne kariery. Zobaczcie Seksmasterkę, obecnie Lil Masti. Zobaczcie Martę Linkiewicz, które stały się zawodowo. Trenują, to już trwa 2 lata i tak dalej. I klepią, nie tak jak Najman Mata, ale dobrze się klepią, nie? I to jest na co popatrzeć, nie? A kiedy idziesz dla hajsu, tylko wziąć swoje, dostać po ryju, albo może ci wyjdzie i dasz komuś w ryj, jeszcze odstawiasz szopki na tych wszystkich tutaj agentach, tych nie konfrontacjach, tylko, Jezus, jak się nazywa to przed walką? Ważenie. Nie ważenie, jeszcze przed walą, konferencja, no, na konferencjach, szopki i tak dalej, a ten, tu, teraz na tego z maczetami wpadli, Boże, chcieli mnie zabić, tu o dziewczynę poszło, tu to i znowu się tuż przed następnym rozkręca. Zawsze jakaś intryga się rozkręca. Kruszwil kamerzysta, Ferrari kontra tamten drugi, Ferrari kontra Polak, a ten kontra tamten, a ten kontra tamten. I to tam na tym to ma polegać, nie? Jakby wzór przyszedł ze Stanów w wrestlingu. Tam to są dramy, ale podobnie reżyserowane. Dobrze, ja jeszcze nie kończę, ale widzimy się za niedługo. Boże, się rozgadał. Dobra, popedałowali, a całe 4 km. To przez niego. Wcale nie. Prawda jest taka, że mój rower z Decathlona po przejechaniu 350 km w tym miesiącu, a łącznie może przejechał 500, powiedział, że już nie będzie współpracował i zębatki z tyłu skończyły swoje życie i zęby są okrągłe. A co za tym idzie, patrzę, czy mogę poskładać vloga. No mógłbym miłośnikowa to poskładać, gdybym miał adapter do tej karty. I się okazuje, że chyba nie wyemituję dzisiaj w sobotę tego vloga, bo go dzisiaj nie złożę, a jeżeli go złożę, to złożę go dopiero za 2-3 dni, więc pewnie nagram dużo vlogów i dopiero wyemituję wszystko. No ale dalej, bądź co bądź, przygotowanie, o nie, coraz to, słuchajcie, to coraz bardziej zmusza mnie miłośnikowa, żebym jednak złożył tego vloga. No dobra, to go złożę. Dobra, jeżeli widzicie to w sobotę, to miłej majówki, widzimy się na rybach, po rybach i tak dalej. Pamiętajcie, przede wszystkim nie liczy się sprzęt, liczy się technika, a jeżeli nie liczy się sprzęt i technika, to też nie czyni z nikogo zawodnika, ważne są chęci. Zatem tym słowem motywującym, choć pogoda za oknem nie jest zachęcająca, zachęcam Was do wyjścia jednak w tą majówkę, spróbowania tego wędkarstwa, jakkolwiek, w jakiejkolwiek formie. Połączcie to z aktywnością, z chodzeniem. Można sobie wziąć piwko, nie ma problemu. Czemu nie? Przecież to nie jest żaden problem. Też można być świętszym od papieża, jeżeli chodzi o jakieś tam dbanie o siebie. I tyle. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. A dzisiaj bez lokowania produktu. Taki będę. Taki będę. No i wbijajcie na Instagrama koniecznie, bo tam od 28 dni, czy 9, czy 30 toczy się walka dzyń w dzyń. Czy się poddałem? Czy jeszcze nie? Choć moja choroba skórna się dała ostatnio bez znaki. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku, tym razem z nieprofesjonalnego wędkowania, ale jakże przyjemnego. Cześć!